tak. Poproszę cię na chwilę to i zostawcie łapkę pod wideo, oczywiście. A to jest Rap Knockout 4. Patriotic Stage Cup. Przed wami kolejna walka. Zawodnik po mojej lewej, przedstaw się. Siema, jestem Mopsik, reprezentant Warszawskiej Ligi Wolnostylowej, czytaj WLW, i przyszedłem dzisiaj wygrać. WLW! Yeah, to się jeszcze okaże. Zawodnik po mojej prawej, przedstaw się. Egzekucja Mopsa. Siemanko Fosfor, zrobię ci tu czysty horror. Porzucam ci wersety prostackie, bo publika lubi na ostro. Powiedz mi, skąd wzięła się ksywka Foz i Fosfor? Czy to przez to, że chciałeś stworzyć stabilny związek, ale nie potrafiłeś zrobić co dobrze należy, dlatego trenowałeś wszystkie zbereźne rzeczy ze swoją brzydką, upośledzoną siostrą? To się nazywa kazirodztwo. Ale spokojnie, nie przeszkadzało mu to w żadnym wypadku, bo chciał zjadać koty na wolno, a ona miała mordę jak pierdolony Ozzy Osbourne. Gościu, może ja prawie przegrałem z Jurkiem, ale ty byłeś jeszcze gorszy, bo miałeś okazję dostać hałas litości za te twoje tak zwane kozackie wersy. Bo przypomnę ci, że jak walczyłeś bez przeciwnika czy Tajkeny, to i tak publika chciała go wybrać, pomimo że był pizdo nieobecny. Wyglądasz jak drwal, to mówił Giovane, powinieneś już pójść do barbera. Chłop ma kawałki na nowym labelu, bo starzy w domu dziecka go nie chcieli wybierać. Jedyne co ci zostało to dziewczyna, która cię przytuli po przegranej walce ze mną na scenach, bo jest taka biedna i nikt nie chce w niej zostać, że powinna zmienić ksywę na Północna Korea. Ja mam wyjebane na to, kogo dostanę, bo pies się nie boi kota, ty geju. Nie bez powodu tutaj się znalazłem, więc lepiej sobie popatrz na to, leniu. Więc jaka jest różnica między nami, to bardzo jest proste, człowieniu. Masz krzywę pochodzącą od słabej emisji światła, a ja świecę przykładem, jednocześnie będąc twoim światełkiem w tunelu. Ponoć chciałeś się kiedyś ustatkować, ale to niestety nie wyszło i płaczę do dzisiaj ta cipa. Bo znalazł typiarę, która za jego plecami tak robiła lody, że mogliby nakręcić następną część Titanica. W tym filmie główny bohater na końcu ledwo uchodzi z życiem, odmraża sobie kończyny, a ty dalej zaczynasz coś fikać, bo twoje linijki na wejście tak mrożą cringe'em, że nawet on by cię pizdo nie chciał zaprosić na fita. Więc jaki jest morał z tego pojedynku? Wiadomo, mordy, kto wygrał. Mam włosy jak płomień, nie zgasisz mnie dzisiaj, a mama uczyła, że z ogniem się nie igra. Dokładnie tak. To nie rudy, tylko bursztyn w świetle księżyca. Dobra. Ginger people. Ej, yo! Poczekaj. Dobra. Generalnie, Fosfor, nie wiem po co się starasz, radzę ci kurwa lepiej zakończ ten trud. Naprawdę tobą okropnie gardzę, najchętniej to bym ci nasrał i naszczał na grób. Ja jestem tułowcą i ruszam na łowy, żeby zaspokoić swój jebany głód. Więc sorry, że tak ostro, ale nie stanie mi na drodze ten do połowy wyskrobany, nieogarnięty, przerośnięty płód. To ma być przeciwnik, to ma być pretendent do zwycięstwa, dla mnie to zwykły chuj. Co jest paradoksem, bo masz taką stulejkę, że mógłbyś się ubiegać o członkostwo w zespole Boys in the Hood. Zabiję tą szuję z ogromną łatwością i to nie przypadek, tylko wypadek przy pracy, więc nic w tym dziwnego, że czuję się pewnie i radzę, drodzy słuchacze, zapiąć pasy. Ja przyszedłem, pizdo, żeby się pokazać, ty przyszedłeś tylko dla fejmu i kasy, więc do CV dopisz sobie jeszcze kelner, ty pizdo, bo właśnie zwycięstwo mi podałeś na tacy. Round! Pytasz się, czemu ksywa Fosfor? Bo zamieniam przeciwników w ciekły stan skupienia. Nie rozumiesz? Zrozumiesz, kurwo, jak nie będziesz mógł się, kurwa, mać pozbierać. Ej, mówisz coś, że moja upośledzona siostra? Sprawdza. I twoja siostra, widać po tobie, jest ruda, więc jak ją rucham, jest jak jęcząca Marta. Ej, Mopsik! Ej, Mopsik! Ej, Mopsik! Ej! Yo. Taką mam ksywę. Ej, Mopsik, jak sam wpadłeś na tą ksywę, to propsy. Coś ci powiem, choć to miała być tajemnica po grób. Starzy mówili ci, że jesteś wynikiem adopcji. Nigdy nie dodali, że ze schroniska dla psów. Całymi latami nie mogę znaleźć zawodnika z mojej wagi. Zakopię cię w ziemi żywcem i to dojdzie do twojej mamy. A kiedy ojciec jej spyta, Halina, czujesz tęsknotę za nim? Ona machnie ręką nad twoim grobem i powie, chuj z nim, tu jest pies pogrzebany. Skończę dziś twoją karierę, a chciałeś prowadzić tłumy. Spoko, frajerze. Robisz właśnie pierwsze dwa kroki, dające ci nową nadzieję na to, że dalej krocząc przed siebie małymi krokami, zostaniesz w końcu dla kogoś pasterzem. Krok pierwszy. Po moich panczach będziesz liczyć owce za owcą na niebie. Krok drugi. Mam tu do odstrzału całą bandę baranów i graty, mała kurwa, bo z tobą na czele. Ej. Mopsik, ej. Mopsik, jeszcze raz. Yo.
Życie mopsika to pierdolona kreskówka. Na górskiej trasie zepchnę cię z prawego pasa w dół, bo nie od wczoraj mnie wkurwiasz, zanim zapytasz kie pasa. Z lewej czarny pasat, bum, będziesz jak Rocky latająca wiewiórka. Ej! A jak w szkole dostał świadectwo od pasa w dół, to stary ściągał spodnie i mu nie pomogła wymówka. Tylko kazał mu się kłaść pod stół i widziałeś starego tylko od pasa w dół, jak... Kurwa, no ej! Ej, co? Wykrowa i kurcza! Dokładnie! Okej, okej, okej. Wystarczy, odpocznij, już raz. Dobra. Co jeszcze chcecie w takim razie? Dobra, zrobimy tak. To wszystko przez te duchy. Okej. Dobra, dajcie mi chwilę luźno. Nie, jeszcze chwilę, moment. Okej. Będziesz ekspertem od PR-u, bo zrobisz gwiazdę, chamie. Kiedy na dobitkę wykurwię w ciebie starym vanem i polecisz wyżej niż ten pierdolony ludzik z IC Tower. W walce z najebanym Jurkiem gadającym głupoty miałeś kłopoty jak fajfus. Dlatego lekarz, orzekając twoje szkody w wypadku, stwierdzi, że oprócz jednej nogi na barku to wszystko z tobą okej. Bo w twoim przypadku już wcześniej brakowało, kurwo, głowy na karku. Round. Mówiłeś wymówka. Ja takich debili nie szanuję. Ten debil myślał, że Marta Linkiewicz wymyśliła chuje się kreskuje. Więc lepiej zobacz. Dobra, jak ja mam tą kurwę traktować poważnie? Skoro nawet założyciel rap knockoutu Max przykręcił twoją ksywkę, gdy wrzucał naszą walkę na relację. Dobra. Yo. Nie. Dobrze ci starczą? Mogę zerknąć się na chwilę na telefon? No, dobra. Dobra, no niech pan sprawdzę, nie, sprawdzę, nie. Zerknę, sprawdź i rapuj. Nie będę patrzył. Dobra. Nie, dobra. Sprawdzę i rapuj. No. Dobra. Normalnie, no. Dobra. Dobra, już mam. Dobra. To co nawijasz, to mnie nie rusza, bo dla mnie to zwyczajnie śmieszne. Tak samo jak to, że przeszedłeś walkowerem i na solo się nie popisałeś talentem. W kawałkach nawijasz o hajsie i dupach, chcesz rzucać przekminy na pętle. Ale twoje życie dotychczasowe jest jak twoje śniadanie do szkoły za czasów dzieciaka. Bo z zewnątrz fajnie wygląda, ale w środku jest po prostu biedne, tanie, tandetne i średnie. Ha, co ty chcesz mi tutaj wciskać, debilu? Może pogadamy o zwycięstwie i o twoich dotychczasowych osiągnięciach, bo to może być dość ciekawe na wersie. Miałeś mieć w chuj wyświetleń, mieszkać w zajebistej chacie, drogie samochody w klipach, zarabiać na rap, grze spory papier. Póki co masz kontakty jedynie z komornikiem, twoje kawałki nie sięgają 4000 wyświetleń, a z samochodami masz tyle wspólnego, że jak mama zabiera cię na zakupy autem do sklepu, to musisz jej pizdo oddawać za wachę. Ha. Jak się czujesz z tym, ty przegrana hieno, że przez chwilę jarali się twoimi wejściami w battle rapie? Myśleli, że masz na siebie spory patent, ale koniec końców twoje linijki były tak chujowo poskładane, że twojego poprzedniego przeciwnika to położył kaszel. Ja jestem jak Wezuwiusz, ten wulkan, jakbyś nie wiedział, bo nie wiadomo, kiedy wybuchnę i rozpierdolę na mapie. Ty za to wybuchasz przed czasem, kameracie, w tej swojej szmacie, która nie powiem wszystkim zdejmowała gacie. Rymy dość proste, wystarczą na ciebie, więc możesz zaczynać już odmawiać pacierz, bo tak cię skończyłem, rozjebałem facjatę, że na twojej twarzy pozostał już krater. Kurwa. Ha. Masz nos jak Gargamel, ja to rudy kot jak klakier. A masz taką grzybicę stóp fosfor, że papa Smurf z całą gromadą se tam wybudował chatę. Coś się najebałeś, facet, jeśli myślisz, że ma ze mną szansę w battle rapie. Mój rap to poleminowy, ty to zwykły kabel, więc uciąłem z tobą kontakt, możesz na mnie mówić saper. Łapiesz round. Czy miałem mówić, że miałem chujowe solowe wejście? Przecież to ty jedyny mi lizałeś dupę o tym opisem na FB. Ej, kurwa. Ej, mopsik, ty bezpański psie, przywiązujesz się do ludzi, więc polecę teraz. Będę na przeciwniku w półfinale wieszać psy, więc przywiąż się, kurwo, sznurem do GML-a. Ej, ciekawe, gdzie po tej walce się ten zbity pies zaszyje. Wiedziałeś, że jak Kennego cię to nie ominie, bo spierdalać przede mną to jak w cyrku biec po linie. Blowjob, twoja dupa to komar, bo z się jak pije. Sieroto, twoja kariera to chmara komarów, bo leci na łeb, na szyję.
uczciwy, płaci grosze za walki, ale wyjdę najedzony i kwita. Zamówił mi zestaw niestandardowy z Chińczyka. Przyszedłem wpierdolić Mopsika! Ej! 50. Przyjmę twoje zasady i naszczam twojej dziewczynie na mordę bez pytania. Potem przyciągnę ją kłakami do ziemi i zdepczę, bo chodzę po swoim terenie jak do sobie obsika. Jesteś bardzo wyszczekany jak na kakolda, którego chata przypomina tani burdel. Zapraszasz ze swoją dupą typa do chaty i siorbiesz z nią jeden kabel jak te dwa psy w zakochany kundel. Yo. Miałeś przejebane dzieciństwo, bo stary cię nie lubił w kurwę. Jak się ciebie pytał, kim jesteś, to odpowiadałeś tato, niechcianym dzieckiem i dostawałeś w nagrodę Scooby chrupkę. Ej, Mopsik to ambitny fighter. Nadajesz się na walkę z Carlito albo z innym karłem. Mikrofon krawatowy to twój test ambicji, klaunie, bo dzięki niemu wyskoczyłeś z minimajkiem. Masz tak wąską wyobraźnię, że udając kogoś, kim nie jesteś, przypominasz sztywną kalkę, więc dziś nieważne, czy chcesz w życiu iść odważniej, być w teatrze gwiazdą jako aktor, czy się zająć mechaniką w aucie, to i tak w obu przypadkach, czyli dziwko, zawsze będziesz musiał znowu założyć czyjąś maskę. Twoje zwycięstwo jest niewykonalne i to nie wyszło nagle, bo wiedziałem to zanim przyszło info, z kim powalczę, więc włączasz w trybie incognito przeglądarkę po to, by dostać kolejną w życiu pizdo czystą kartę. Time. Mam rude włosy, to nic nowego, wiesz, niby mówią, że jestem konfidentem i to jest prosty freestyle. Ale skoro ja jestem konfidentem, to kim jesteś ty, ty jebana pizdo, skoro przed chwilą wejściu prawie wymieniłeś same nazwiska? Dobra. Trzecie wejście to tylko powinność, pokażę ci jak sieje się rozkurw. Masz przewagę tylko co najwyżej wzrostem, ty pizdo, a i tak cię biorę w tej chwili pod but. Znowu daliście mi debila na walkę, weź zajebnam taktyczny odwrót, bo jesteś taki... Zamknij... No, Jurek, proszę cię. Dobra. Dobra. Znowu daliście debila na walkę, weź zajebnam taktyczny odwrót, bo myślałeś, bo jesteś takim idiotą fosfor i myślałeś, że Kobe Bryant wystąpił w filmie Helikopter w ogniu. Kurwa, gościu, rzucam przekminą, którą cię uduszę zaraz tutaj po tym wejściu na rapie, więc kumaj przekminę, jaką ci dorzucę, kiedyś w twoim życiu był taki ważny przyjaciel. Fosfor miał kiedyś brata syjamskiego, niestety go wyjebali kamracie, bo oprócz tego, że obrabiał mu dupę za plecami, to on trafił do niema to jak hotel, a jego brat do niema to jak statek. Łapiesz? Jak nie łapiesz, to przekminisz na YouTubie, idioto. Dobra, zmiksywę na chirurg, ty pizdo jebana, bo kryją się nawet na klatce. To tak jak w tym filmie Death Note, bo nazwiska wrogów mam zapisane na kartce. Wrócę do statków, jak wcześniej gadałem, tak pluli ci do picia i kanapek, weź rozkmin, że wszyscy myśleli, że fosfor na dzielni miał sponsorik, kurwa, od World of Warships. Ha, nie wiem, na chuj mi daliście drwala co do tego, jebie po tym, masz tu bliznę na psychice, zmiksywę na Harry Potter. Jedyne co masz wspólnego z tym filmem, ty głupia pizdo, to że Harry Potter spał pod schodami, bo był biedny, a ty Menelu zasypiałeś na afterze pod schodkami nad Wisłą. Dalej, kończę o tych czarach, ciebie zostawię na potem. Twoja niunia się znów skarży na twą wielkość, do tego cię puszcza bokiem. Myślisz, że jesteś najlepszy, ego wyjebało trochę. Masz tak małego kutasa, że Voldemort ci obciąga nosem. Dobra. W ogóle jaki paradoks, bo jutro jest Halloween, a widzę, że się przebrałeś dzisiaj, ty jebana dziwko. Próbujesz jury być naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo blisko. I tak się zastanawiam, fosfor, ile ty szyłeś, kurwa, ten kostium, ja sisko. Milcz, pizdo. Dobra. Generalnie była kiedyś taka bajka Scooby-Doo, rzeczywiście, w której demaskowali oszustów, złoczyńców, pedofili, takich jak fosfor na rapy. Robili to wszystko za darmo, pomimo, że proponowali im złoto, pieniądze, piżuterię, klejnoty, karaty. Masz z tą bajką trochę wspólnego, mordeczko, powiedzieć ci, bo jestem dosyć kumaty. Gdy twoja dziewczyna raz się nie ogoliła przez 2 tygodnie, to Scooby-Doo zafascynowany do niej podbiegł i krzyknął: mmm, kudłaty! Więc jaki jest morał z tego pojedynku? Wiadomo, kto wygrał, mam haki. W następnym odcinku zdemaskujemy mikrofale, prawilniaków, pseudoraperów. Dam wam do tego wyraźne znaki. Fosfor, jesteś do tyłu tylko 200, umówmy się, dużo to ty nie tracisz. A chyba, że liczymy jeszcze zwycięstwo, więc pomachaj do kamery i powiedz wszystko, by mi uszło na sucho, gdyby nie ten mopsik i wścibskie dzieciaki. Raz! Jestem 200 do tyłu, męciu. Trzeba by mi... Trzeba nie było mi robić tej laski na backstage'u. Ej! Adman Elinki,
wzięła pieska, masz przypał obstrańcu, bo słyszałem, że na finał przyprowadzi mopsika w kagańcu. Mopsik odjebał wielkie szlochy na FB, na naszej grupce obrażony na resztę w stylu: jak uważacie, że wygrał Jurek, to werdykt może być zmieniony. Sorry, tak nie chcę. Oprócz tego, że jesteś pierdolonym, bezhonorowym beztalenciem, to jesteś jak chłomik, ty mały śmieciu, bo chciałeś iść Jurkowi na rękę. Ze mną nie wygrasz, ej mopsik, prędzej się skichasz albo zsikasz się w portki, a ja mogę tylko na ciebie nakichać. Mopsik! Jak na ciebie patrzę, to mam ochotę splunąć. Świat jest wielkim paradoksem, więc coś ci powiem z dumą. Lecę po to, żeby zjeść kolejną szarą myszkę, jakbym był sokołem, suko, a jednocześnie czuję się jak ptak, który nie może frunąć, bo mam chore pióro. Na mojej drodze padnie paru leszczy na zawał. Wezmę na ciebie dwie siekiery i tasak i rozkurwię cię na części tak, że będą fragmenty nogi i ręki na ścianach. Świat jest wielkim paradoksem, powtarzam, to święta zasada, bo dopiero jak cię sprzątnę śmieciu, to zrobi się niezły bałagan. Ej, kiedy to składam, to wszystkie kartki z tekstem są w ogniu. Bałagan? Ty, sierot, dopiero martwy będziesz w porządku. Ej, twoja dupa jeździła na imprezy do protektora i po trzech głębszych robiła za forsę loda, tylko trochę szkoda, że zaszła w ciążę i wie tylko, że ojcem jest Gostek o imieniu Wojtek. Hola, hola. Genetyka twojego syna jest podmieniona i czysta matematyka mówi, że będzie coś trenował. Tylko pytanie nadal brzmi, czy będzie tym sportem noga i dojdzie na sam szczyt jako nowy Don Maradona, czy będzie lał na pysk na fejm MMA jako bokser i Boxdel powie o nim dobre słowa. Żaden inny sport nie wchodzi w opcję, to jest proste, zobacz. W obu przypadkach sytuacja jest jasna, trzymaj głowę w dłoniach, bo tylko tak możesz kontemplować fakt, że na imprezie w kiblu strzelił twojej łazie Wojciech gola. Kiedy rapuję, to tylko moja dobra wola. Każda ola Boga woła w stylu ola Boga i to prawidłowa reakcja na moje słowa. Fozy, zapisuje się na karcie historii i to na pewno jest już moja mocna strona. Ej, ołki dołki, teraz rozkmiń, mopsik. Wcześniej mówiłem, że urodziłeś się wśród psów, więc jesteś jak polski Mowgli, a powinny cię wziąć minionki. Ej. Mam mocne zwrotki, więc wyciągnij proste wnioski. Jestem jak Usain Bolt, a ty przy mnie to co najwyżej korzeniowski. Dobra, time. Fosfor, zajebista charyzma, delivery. W sumie oczekiwam od ciebie to wszystko. Oddaję głos na ciebie, bo zajebiste, mopsik, dzięki. Wiem, że to było też trudno mieć fosfora naprzeciwko i fajna walka. Dzięki. Głos oddaję. Dalej. Tym razem Marcin. Mogę Marcin. Słuchajcie, no ja nie będę słodzić. Dla mnie to jest... Marcin, ty nawet notatki robił. Dla mnie jest to najsłabsza walka wieczoru i wolałbym widzieć kogokolwiek z osób, które odpadły przed wami. To było w WBW na poziomie 2005 roku, a tu było z 8 wersów i myślę, że nie chodzi o to, żeby krzyczeć i nachodzić na przeciwnika. No ale tak, te 8 wersów, komary, psy, to było spoko i gratuluję. A na kogo głosujesz? Głosuję na... Fosfora. Oczywiście. Okej! Okay. Ja to szanuję. Dzięki, Marcin. Dobra, zostawcie ciepłe słowo dla Marcina w komentarzu, wiadomo, nie? Bo tu sobie ucięliśmy. Żadnych tu agicznych hołów. Przepraszam, musiałem. Dobrze, to słuchajcie, dla mnie fosfor mi się bardzo podobało, ja takiej charyzmy oczekuję, jedyne tylko co bardzo bym prosiła na przyszłość w kolejnych walkach, to abyś trzymał się linii, bo wychodzisz z kamery i nasi widzowie, nie będziesz... Nie, bo inaczej nie będę na biodejce. Aha, okej. Albo nie robię. Sorry, ja muszę mieć przestrzeń, sorry. No dobra, no to cóż, to w takim razie widzowie po drugiej stronie monitorów nie będziecie widzieć fosfora, będziecie go tylko słyszeć, a linii będzie trzymać się, ale lirycznie. Roztańczony. Jak chcecie nie oglądać. Roztańczony fosfor. Wow, no dobrze. Dobrze, więc jego ego nie biega na jogę na pewno. Dobrze, więc wydaje mi się, że tu mogę postawić w sumie kropkę, no znacie wynik. Proszę, Mateusz. Jak dla mnie to oczywiście lepszy był fosfor, jednak tam mopsik chyba w drugim czy w trzecim wejściu tak troszkę podgonił i naprawdę było lepiej niż ostatnim razem jak z Jurkiem walczył.
tym, że na pewno był problem w tym, że i ty zapomnieliście na chwilę, o czym nawijacie i było, poczekajcie chwilę, te przerwy na pewno były chujowe, że tak powiem, ale nadrobione tymi komarami na pewno, to było fajne, także... Jeszcze czujesz ubliżenie, widzę. Coś tam mnie jeszcze szczypie. Ale krwi mi nie popsuło. Także fosfor. Dziękuję. Dzięki bardzo. No i teraz usłyszymy, jak było na czacie. 85% dla fosfora. Fosfor wygrał, znokautował 5-0. Brawo! Dzięki.